1% może więcej. Przekaż go w dobre ręce. Czajni przy czaju to nowy program, w którym spotykamy się z organizacjami pozarządowymi i ciekawymi inicjatywami, które powstały na wschodzie Polski. I właśnie tak będzie dzisiaj, a z nami będą dwie niby różne rzeczy, bo stowarzyszenie i spółdzielnia socjalna, ale w programie dowiemy się, co je łączy. A moimi gośćmi będą dzisiaj... Nowosad Dorota, Spółdzielnia Socjalna Aktywni Kreatywni w Tomaszowie Lubelskim. Dominika Janicka, Skarbnik Stowarzyszenia Nowe Miasto. No właśnie, co może łączyć dwie różne organizacje, bo stowarzyszenie i spółdzielnię socjalną. Jak to się stało, że jesteście razem naszymi gośćmi? Stowarzyszenie Nowe Miasto jest założycielem naszej spółdzielni wraz z Urzędem Miasta. W związku z tym są członkami tej spółdzielni. Jak to się stało, że stowarzyszenie postanowiło współtworzyć spółdzielnię socjalną? Punktem zwrotnym w ogóle, jeżeli chodzi o założenie spółdzielni socjalnej Aktywni Kreatywni, była wizyta studyjna w wiosce garncarskiej w Kamionce. No, tutaj otrzymaliśmy zaproszenie z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zamościu i udaliśmy się, zarząd stowarzyszenia udał się z wizytą. Tam mogliśmy przyjrzeć się, jak funkcjonuje ich spółdzielnia socjalna, jak to się stało, że założyli, jakie pomysły mieli, w ogóle jak funkcjonuje i też ile wyrzeczeń też kosztuje prowadzenie takiej spółdzielni socjalnej. No później po wizycie, na spotkaniu, na posiedzeniu zarządu podjęto ten temat. No i właśnie tutaj pani prezes akurat naszego stowarzyszenia. Też rozmawialiśmy, podjęła ten temat, no i wystąpiliśmy akurat do Urzędu Miasta, do pana burmistrza Żukowskiego właśnie z taką inicjatywą założenia spółdzielni socjalnej i radni również wyrazili na posiedzeniu Rady Miasta taką wolę i tak powstała spółdzielnia. Czy orientujecie się, ile takich organizacji w ogóle działa, ile spółdzielni socjalnych funkcjonuje w naszej okolicy, czy są w ogóle jakieś? Znaczy wiemy, że oprócz nas w Tomaszowie jest spółdzielnia socjalna EcoClean. W Krasnobrodzie jest spółdzielnia socjalna, która wraz z nami prowadziła warsztaty w Osadzie Rzemieślników w archipelagu Roztocze. A tak to... W Sójcu jest spółdzielnia socjalna Arka. W Krasnobrodzie spółdzielnia socjalna Warto. Także też mieliśmy okazję krotnie być w spółdzielni, przyjrzeć się też w pracy. Właśnie, czym się zajmują inne spółdzielnie socjalne, bo o was zaraz opowiemy, ale te, które odwiedziłyście, bo to spektrum tych działań i pomysłów na spółdzielnie socjalne jest bardzo różnorodne. Więc jakie najciekawsze pamiętacie? Dużo spółdzielni zajmuje się gastronomią. Dużo spółdzielni zajmuje się również sprzątaniem właśnie i wykonywaniem rękodzieła. Z tego, co ja kojarzę, przynajmniej te spółdzielnie, no to głównie tym się zajmują. Wiadomo, że spółdzielnia nie prowadzi tylko jednej rzeczy. Każda spółdzielnia ma jakąś swoją główną płaszczyznę, na której działa, a reszta to jest po prostu takie, to są dodatkowe prace, dlatego że żeby zarobić w tej spółdzielni, trzeba bardzo dużo pracować. I każdy pracownik po prostu musi na siebie zarobić. Na tym to polega. A ta w Krzemionce, która was tak zachwyciła i która się wam tak spodobała jako przykładowa, czym się zajmuje? Ta spółdzielnia, ogólnie to jest teraz fundacja, ma swój bardzo duży, taki piękny, rajski ogród. Prowadzi restaurację, prowadzi koncerty, ma kino. Zajmuję się naprawdę wieloma rzeczami, także warto pić. No to jeśli inni się zajmują takimi fajnymi rzeczami, ciekawymi, jaki jest wasz pomysł na działanie i czym się zajmuje wasza spółdzielnia? Nasza spółdzielnia głównie w tej chwili zajmuje się usługami opiekuńczymi, sprzątaniem i wykonywaniem rękodzieła artystycznego. Głównie wykonujemy teraz mydełka.
Właśnie. Może zacznijmy od końca, czyli od tego rękodzieła, tych rzeczy. Gdzie was można znaleźć z tym rękodziełem i jaki macie pomysł właśnie na warsztaty, na zajęcia, które i gdzie je prowadzicie? Prowadzimy je na Lwowskiej 120, budynek Starego Kulu. Tam jest taka świetlica i tam je prowadzimy. Na wakacjach prowadziliśmy nasze właśnie warsztaty w Osadzie Rzemieślników w archipelagu Roztocze. I liczymy na to, że będziemy mogli jeszcze współpracować, dlatego że tam jest bardzo fajne miejsce do pokazania tego, czym się zajmujemy. Także byli chętni i bardzo nam się to podobało. Spółdzielnia jest bardzo nowym projektem. Kiedy powstała? Spółdzielnia Socjalna Aktywna i Kreatywna powstała 5 grudnia 2019 roku. To jest naprawdę jedna z najmłodszych pewnie spółdzielni. Powstaliście kilka miesięcy temu i od razu rzuceni na głęboką wodę i w bardzo trudnym momencie, bo wasze działania to głównie jest praca z ludźmi, a w tej chwili po 11 marca no, współpraca z turystyką, która bardzo ucierpiała, z innymi sektorami, czyli sprzątanie, opieka nad ludźmi, to jest kontakt zawsze. Czy bardzo dużo się zmieniło przed 11 marca? Ten pewnie okres przed marcem jak wykorzystaliście? Znaczy zmieniło się bardzo dużo tak naprawdę, dlatego że ten okres pojawienia się tego COVID-u, jak pamiętamy w marcu, to była taka panika. I ludzie tak naprawdę nie chcieli nikogo wpuszczać obcego. W związku z tym mieliśmy już załatwione, że tak powiem, usługi opiekuńcze u jednej pani i stwierdziła, że no się po prostu boi wpuszczać obce osoby. Także no mieliśmy spadek, naprawdę mieliśmy spadek. Jeżeli chodzi o usługi sprzątające, też żadnych nowych zleceń, warsztaty też upadły. Także to był taki okres tych 3 miesięcy, tak naprawdę tylko się opierały na tych stałych zleceniach z opieki, co mieliśmy. A jak sobie obecnie radzicie, bo była chwila odprężenia i takiego wyluzowania troszeczkę. Wydawało się, że życie wraca do normy. Wydawało się, że współpracowałyście z archipelagiem Roztocze, czyli grupy, turyści. Jak oni reagują, jak sobie radzicie, bo to też pewnie nowa sytuacja. Czy członkowie waszej spółdzielni już nieraz pracowali z ludźmi i wiedzą, jak sobie radzić? Nie. Dla nas wszystkich tak naprawdę to jest nowa sytuacja. Uczymy się wszystkiego tak naprawdę od podstaw. Nawet te warsztaty, które prowadzimy, nikt wcześniej tego nie wykonywał. Także to jest dla nas wszystkich nowa sytuacja. I tak w spółdzielni też bardzo często jest, że ludzie po prostu uczą się nowych rzeczy. Dziewczyny zresztą, nawet dużo dziewczyn, które pracują u nas, wcześniej nie opiekowało się osobami starszymi, dopiero tutaj u nas się dokształciły dzięki szkoleniom z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tak to działa. Tak w ogóle, czym jest spółdzielnia socjalna? Bo rozumiem, że to jest pomysł i stowarzyszenia, i miasta. Czy to jest jakoś, oni muszą sami na siebie zarobić, czy mają jakiś kapitał startowy, początkowy? Jak początki tego stowarzyszenia, jak spółdzielni wyglądały? Czy możemy się dowiedzieć? To znaczy my swoją spółdzielnię otworzyliśmy poprzez projekt Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim, przepraszam. I my dostaliśmy dotację na otwarcie. Dostaliśmy dosyć dużą dotację i spółdzielnia polega na tym właśnie, że my, każdy członek, każdy pracownik musi sobie zapracować sam. Nie mamy nic na starcie, oprócz tego, że faktycznie dostaliśmy tą dotację na sprzęt, tak więcej żadnej pomocy nie mamy. Finansowej oczywiście, bo chciałabym tu też podkreślić, że duże wsparcie mamy z Urzędu Miasta, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim. Tak naprawdę dzięki nim to wszystko funkcjonuje fajnie. W tej chwili jesteśmy zadowoleni. Właśnie, jak wygląda teraz wasze życie? Jak funkcjonujecie i w jakich kierunkach chcecie iść ze swoim działaniem? W spółdzielni chcemy jeszcze realizować usługi opiekuńcze nad dziećmi, nad zwierzętami. Chcemy troszkę bardziej ruszyć może z tym sprzątaniem, dlatego że tych usług mamy mało. Oprócz tego też chciałabym wspomnieć, że właśnie zajmujemy się całoroczną opieką nad grobami.
To jest, nie wiem, czy ktoś się tym zajmuje oprócz nas. A to ciekawe. Czyli jak ktoś jest daleko, w Warszawie, za granicą, to wy możecie się zaopiekować. Tak jest. Możemy po prostu, możemy się cały rok opiekować, możemy jednorazowo pójść. Oprócz tego też konserwujemy. Także zapraszamy. To bardzo ciekawy i kreatywny pomysł. Pierwszym pomysłem na stworzenie było wasze stowarzyszenie. Czym się wasze stowarzyszenie, oprócz dawania energii i działania innym, zajmuje? I jak od dawna działacie? Stowarzyszenie Nowe Miasto funkcjonuje od 2007 roku. No to jest akurat w tym momencie zajmuje się akurat prowadzeniem, jest organem prowadzącym branżową szkołę pierwszego stopnia w Tomaszowie Lubelskim, która funkcjonuje, to jest szkoła zawodowa. To taki to jest główny aspekt. Też nasze stowarzyszenie pisze różnego rodzaju projekty, też otrzymuje dofinansowania z różnych instytucji. Także w tym momencie głównie tym. Czyli jesteście takim parasolem, który rozkładany jest nad ludźmi, którzy mają pomysł i którzy chcą się realizować. Ponoć najtrudniejsze są pierwsze 2 lata działalności spółdzielni socjalnej. Wy jesteście w bardzo trudnym momencie dla gospodarki, dla ludzi. Pewnie wszyscy mocno myślą, a jakie są wasze najważniejsze marzenia, nadzieje na przyszłość i plany na te najbliższe miesiące? Chcielibyśmy właśnie, żeby się to jakoś kręciło. Chcielibyśmy zatrudniać więcej osób, wiadomo, pozyskiwać zlecenia, może jakieś też fundusze, no bo wiadomo, wsparcie finansowe jest bardzo ważne. A czego teraz najbardziej potrzebujecie? Pieniędzy. Nowych zleceń? Więc jak można was odnaleźć, jeśli ktoś chce się dowiedzieć, jak się z wami skontaktować, jeśli potrzebują pomocy przy opiece nad grobami, nad zwierzętami, nad osobami starszymi, w sprzątaniu czy w ciekawych warsztatach, jak was odnaleźć, jak was skontaktować z ludźmi, którzy potrzebują takich pomysłów? Jesteśmy na Facebooku, strona Spółdzielnia Socjalna Aktywni Kreatywni. Oprócz tego można nas znaleźć na ulicy Lwowskiej 120, budynek Starego Kulu, pierwsze piętro. W jakich dniach, w jakich godzinach? Od poniedziałku do piątku jestem, od godziny 9 do godziny 13. Jeszcze sama spółdzielnia socjalna. Ilu już macie pracowników, ile jest osób? W tej chwili mamy 6 osób na umowę o pracę i 2 osoby na umowę zlecenia. Czy są jakieś szanse, na przykład ktoś ma pomysł, ja też bym chciał albo chciała dołączyć do spółdzielni socjalnej, czy jakoś można się z wami skontaktować, czy jakoś można, albo może wiecie, jak podpowiedzieć, jak założyć własną spółdzielnię? Jak najbardziej. Jesteśmy w stanie pomóc, dlatego że też się wiele nauczyliśmy. Ja osobiście na przykład przed założeniem spółdzielni nie wiedziałam, co to jest. Dopiero w trakcie tak naprawdę dowiadywałam się, czym tak naprawdę jest ta spółdzielnia. Także jakby ktoś chciał porozmawiać o spółdzielni, to mogę parę rzeczy powiedzieć. Super. Dziękuję bardzo. Już wiemy, czym są spółdzielnie socjalne i wiemy, ile ich działa w okolicy Tomaszowa Lubelskiego. Pamiętajcie o nich, pamiętajcie, że trzeba takie inicjatywy wspierać, szczególnie wchodzące na rynek. I to jest wasze zadanie, bo korzystajmy z lokalnych firm, ludzi, którzy działają na wschodzie Polski, na tym naszym pięknym pograniczu. W Czajni przy Czaju rozmawialiśmy dzisiaj. Moimi gośćmi były... Dorota, Spółdzielnia Socjalna Aktywni Kreatywni w Tomaszowie Lubelskim. Dominika Jeńska, Skarbnik Stowarzyszenia Nowe Miasto. A program poprowadził Marcin Piotrowski i zachęcam was do śledzenia Stowarzyszenia Czajnia oraz strony Aktywne Pogranicze, na której znajdziecie wiele takich wspaniałych inicjatyw i pamiętajcie o tym, że takie inicjatywy można wspierać również 1% swojego podatku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.